czwarta edycja Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. To wielka radość dla nas, ponieważ to już tradycja, że w grudniu odbywają się przesłuchania. Jedziemy do radia, do telewizji, do Warszawy, a następnie na początku stycznia możemy wręczyć nagrody i ogłosić ostateczne wyniki Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Pomysł na zorganizowanie festiwalu wziął się z tego, że obserwowaliśmy wielu młodych ludzi, którzy pięknie śpiewają, którzy również w tej przestrzeni sakrum, jakim jest przestrzeń Bożego Narodzenia, doskonale się odnajdują. I postanowiliśmy umożliwić im rywalizację w naszym mieście, w naszym powiecie i stąd też pomysł na zorganizowanie tego festiwalu przez drugie liceum, które jest głównym organizatorem, ale i parafię Świętej Rodziny, w której się obecnie znajdujemy. Mamy nadzieję, że ten festiwal na stałe już się wpisze w historię naszego miasta i powiatu. Będzie to pewnie zależało od wielu sponsorów, których mamy i partnerów, z którymi współpracujemy, którym bardzo dziękujemy, bo bez nich nie mogłoby dojść do dzisiejszego wielkiego festiwalu, ale i myślę sobie, że zaangażowanie nauczycieli, rodziców, uczniów to też wielka radość i wielki powód do satysfakcji dla nas, organizatorów. Na przestrzeni tych 4 lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że po raz drugi nasz festiwal odbywa się o zasięgu powiatowym, a więc w tym roku gościliśmy naprawdę bardzo dużo uczestników spoza naszego miasta, z czego się bardzo cieszymy, no i mamy nadzieję, że będzie ich przybywało. Teraz czas na to, abyśmy przyszli do tej chwili, na którą czekają nasi uczestnicy najbardziej, a mianowicie do ogłoszenia ostatecznych wyników i wręczenia nagród. Wyróżnienie, pierwsze wyróżnienie to wyróżnienie dla duetu Ada Lewandowska i Kuba Śmiechowicz z ZPP MDK Tomasz Mazowiecki. Drugie wyróżnienie dla Elizy Dębiec z przedszkola nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. I trzecie wyróżnienie, proszę Państwa, to wyróżnienie dla zespołu Stokrotki z przedszkola nr 20 w Tomaszowie. Przejdę teraz do nagród. Miejsce trzecie zajął zespół Promyczki z przedszkola niepublicznego Promyczek w Tomaszowie Mazowieckim. I również trzecie miejsce ex aequo Gabriela Legierska z niepublicznego katolickiego przedszkola imienia świętego Filipa Neri, Wyspa Szkrawik. Gratulujemy. Miejsce drugie, Alicja Młynarczyk z MDK w Tomaszowie Mazowieckim. I miejsce pierwsze, żeby przyznało Alicji Witko z przedszkola nr 9 w Tomaszowie.
obecna edycja przyniosła nowości. Są to najmłodsi uczestnicy w tym roku. Zaprosiliśmy do naszego festiwalu przedszkola. Będą Państwo mieli możliwość obejrzeć podczas koncertu wspaniałe pastorałki w ich wykonaniu. Rzadko które maluchy wykonują jeszcze kolędy. Niemniej pozostałe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zarówno wybrały w naszym koncercie i pastorałki, i kolędy. Wystąpią przed Państwem Adele Wardowska i Kuba Śmiechowicz. Na co dzień ćwiczą w Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim pod okiem pani Katarzyny Ryki. Zespół Promyczki z niepublicznego przedszkola Promyczki w Tomaszowie Mazowieckim.
to jest tak, że rzeczywiście jestem tutaj jurorem po raz drugi. No, Tomaszów to jest jednak moja mała ojczyzna. Ja się tutaj wychowałem. Nie płacę już tutaj podatków, ale mimo wszystko no, wracam tutaj, tak? Tutaj mam swoich rodziców, swoją rodzinę. No więc jak się pojawiła ta propozycja po raz pierwszy, żeby być jurorem w tym konkursie, no dla mnie to ogromne wyróżnienie, a teraz jeszcze w tym roku po raz drugi. No super, no dla mnie to jest naprawdę ciekawa przygoda, szczególnie, że mówię, tutaj dzieciaki, które przyjeżdżają na ten konkurs, są niektóre wręcz wybitne. I wierzę w to, że niektórzy z nich będą kiedyś występować na prawdziwej, dużej, ogromnej scenie. Ojejku, no trudno powiedzieć. To jest zawsze tak na konkursach, że poziom jest różnorodny. Jeżeli chodzi o zwycięzców, no to oni są nieprzypadkowo zwycięzcami, są po prostu świetni. Natomiast wiadomo, że na takich konkursach zdarzają się słabsze występy, średnie i bardzo dobre. No i te bardzo dobre oczywiście nagrodziliśmy. No i właśnie oglądamy je tutaj na konkursie, na koncercie finałowym w kościele. Nie, no umówmy się, to tak naprawdę są młode osoby, one mają jeszcze bardzo wiele przed sobą i wierzę w to, że jest jeszcze czas na to, żeby się poprawić, prawda? I na przykład za rok albo za dwa po raz kolejny wystartować w tym konkursie i pokazać się z jeszcze lepszej strony. A pamiętajmy, że czasami rzeczywiście były pewne braki wokalne, ale dzieciaki nadrabiały osobowością, albo na przykład pokazem tanecznym, albo jakimś show, które zrobiły na tej scenie. Wierzę w to, że osoby, którym nie poszło, poprawią się i na pewno za ten rok czy dwa pokażą, na co je stać. Wysłuchają teraz Państwo kolędę Lula Jezuniu w wykonaniu Gabrieli Rybierskiej z niepublicznego katolickiego przedszkola imienia świętego Filipa Neri, Wyspa Szkrabu w Tomaszowie Mazowieckim. Wystąpi najmłodsza uczestniczka dzisiejszego festiwalu. Ala ma 4 lata i ćwiczy śpiew w Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim pod kierunkiem pani Katarzyny Rybki.
kategorii przedszkola, miała być Alicja Witko. Niestety ze względu na jej dyspozycję zdrowotną nie zaśpiewać się.